Witam ponownie, Katarzyna Romanowska, zapraszam na Dziennik Superstacji. Zbigniew Ziobro prezesem Prawa i Sprawiedliwości czy prezydentem? Ambicje byłego ministra sprawiedliwości nie od dziś są wygórowane. Czyżby prezes Jarosław Kaczyński miał olewników... Miał powody do obaw, bo o olewnikach to troszeczkę później. Mimo zaawansowania australijskiej cywilizacji, ludzie wciąż chcą utrzymywać kontakty ze zwierzętami. W kraju, gdzie prawie wszyscy mieszkają w miastach, tysiące odwiedzających płaci za to, żeby oglądać spektakle takie jak ten. Codziennie setki lorys tęczowych lecą nad peryferiami w pobliżu Brisbane do jednego szczególnego parku. To zupełnie dzikie ptaki, które przylatują tu, żeby wykorzystać to, że ludzie chcą się im przyjrzeć z bliska. Drogie panie, jeżeli właśnie tego dnia dostaniecie róże od swoich mężczyzn, no to powinnyście im dać książkę. Dlaczego? Witam serdecznie, panie prezesie. No właśnie, powiedzmy o tej tradycji, książki i róży, tradycji związanej ze Światowym Dniem Książki. Więc po pierwsze, Światowy Dzień Książki zaczynamy świętować już od dzisiaj. Dzisiaj i jutro w całej Polsce w większości księgarni, czytelnicy i nie tylko panie, panowie również, otrzymają róże, jeśli nabędą książkę. To jest taki szczególny właśnie dzień, którym chcemy pokazać, że książka jest czymś niesłychanie cennym i wartościowym. Poza Małopolską, bo tam 23 dokładnie w Światowy Dzień Książki będą... O, teraz będzie lepiej słychać nas. No i wszystko działa, proszę państwa. To jest telewizja na żywo, nie oszukujemy. Brazylijski ksiądz zafundował sobie wycieczkę, której nie zapewniłoby mu żadne biuro podróży. Duchowny, uniesiony przez kilkaset wypełnionych helem baloników, zbił się w przestworza i nie wrócił. Teraz szukają go setki policjantów, żołnierzy oraz ochotników. Ekscentryczny ksiądz chciał pobić rekord Guinnessa i przez ponad 19 godzin unosić się w powietrzu dzięki balonikom wypełnionym helem. Poszło mu wyjątkowo dobrze. Aż za dobrze. Najwyraźniej w niebo wzięty duchowny do tej pory nie powrócił bowiem na ziemię. Szukają go setki policjantów, armia, nawet ochotnicy. W akcji ratunkowej używają oczywiście helikopterów oraz samolotów. Nie tracą nadziei. Taka wpadka już raz się bowiem księdzu zdarzyła. 3 miesiące temu duchowny też zbił się w przestworza i przy pomocy podobnych balonów przez 4 godziny przeleciał 110 km z brazylijskiej Curtyby do argentyńskiego San Antonio, gdzie bezpiecznie wylądował. Być może ten drugi krok w murach nie będzie więc ostatnim. Dzisiaj w Polityce Andrzej Mleczko. No taki bardzo telewizyjny obrazek, a propos, widziałeś go już? Ale to w Sejmie, bo ty często bywasz, takie metody się stosuje. Nie, nie stosujemy takich metod, chociaż czasem by się przydało taką marchewkę stosować. Ale wiesz co, ja myślę, że politycy tutaj, oni sami tu przychodzą, wiesz, nie trzeba marchewki. Mm-hmm. Oni idą jak lep. Lep? Lep. Na lep. Na lep idą.